Uroczystość dzisiejsza jest poświęcona w dalszym ciągu działalności Ducha Świętego. Mówiliśmy wczoraj o Jego darach, którymi uświęca, wspomaga, zasila dusze nasze i uzdalnia je do życia świętego. Dziś mówić będziemy o najpiękniejszym darze Ducha Świętego, który jest uświęceniem duszy, o łasce uświęcającej. Dwie są nauki chrześcijańskie, które uważam za podstawę wszystkich nauk. To jest nauka o wartości duszy ludzkiej i nauka o łasce uświęcającej. Kto nie zna wartości duszy ludzkiej, nigdy nie zrozumie słów Pana Jezusa: cóż pomoże człowiekowi, jeśli by wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął. Mówiąc o wielkości człowieka, mając na myśli wartość jego duszy, śpiewa psalmista: Pański, uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go i postawiłeś go nad dziełami rąk Twoich. Bogami jesteście i synami Najwyższego wszyscy. A mędrzec pański, opiewając piękność duszy ludzkiej, mówi: o jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o jakżeś piękna. Siostro moja, oblubienico moja, kochanie moje, być synami człowieczymi. W tak prześliczny sposób opisują święci pieśniarze chwałę piękności wielkości duszy ludzkiej, która znajduje się w stanie łaski uświęcającej, a święta Katarzyna Sieneńska mówi o duszy ludzkiej, która jest w stanie łaski uświęcającej, że jest tak piękna, iż gdyby ją zawiesić na firmamencie niebieskim obok słońca, piękniejsza byłaby od słońca i nie dziw, przecież stworzona jest na obraz i podobieństwo Boże, więc w piękności swej do Boga samego podobna. Tę łaskę uświęcającą, która jest pięknością duszy, jej jasnością, chwałą, w której stworzył Pan Bóg człowieka w raju, utracił człowiek niestety już w raju przez grzech i stała się dusza ludzka czarna jak noc i zbrzydła, bo stała się przedmiotem obrzydzenia Bożego. Jak ziemia lśni pięknością promieni słońca i barw tak długo, póki zwrócona jest ku słońcu, tak dusza ludzka lśni pięknością łaski uświęcającej, tak długo, póki zwrócona jest do źródła światła i piękności, to jest do Boga. Jak ziemia odwrócona od słońca jest ciemna i czarna, tak dusza ludzka odwrócona od źródła jasności, to jest od Boga, jest czarna i brzydka. Jest więc łaska uświęcająca światłem duszy, pięknością duszy, a źródłem jej piękność i światło samego Boga. Tę łaskę uświęcającą, w której stworzył Pan Bóg człowieka w raju, a którą utracił człowiek dla grzechu, przywrócił człowiekowi Chrystus Pan swą męką i śmiercią krzyżową, a Duch Święty, Duch piękności, łaski i uświęcenia, czerpiąc ze źródła łask wysłużonych przez Chrystusa Pana na krzyżu, rozdaje ją duszom ludzkim siedmioma krynicami, siedmioma strumieniami, które nazywamy sakramentami świętymi. Szafarz łask, Duch Święty, udziela jej człowiekowi po raz pierwszy na chrzcie świętym, a potem, gdy ją człowiek stracił dla grzechu uczynkowego, udziela jej w sakramencie pokuty tym, którzy żalem szczerym stają się godni przyjęcia tego sakramentu. We wszystkich innych sakramentach, przede wszystkim zaś w Komunii Świętej, pomnaża Duch Święty tę łaskę uświęcającą i mnoży jej piękność i światło, aż do piękności blasku światła wiekuistego, w którym Bóg króluje w niebie i chwale swej. Jest więc łaska uświęcająca w swych skutkach wolnością od grzechu śmiertelnego, stanem błogosławionym przyjaźni i miłości Bożej, stanem czystości i niepokalanego życia duszy. Ten stan niepokalanego żywota nazywamy życiem nadprzyrodzonym duszy, albo wprost życiem duszy, bo tylko wolna od grzechu śmiertelnego żyje dusza dla Boga. W chwili, gdy popełnia grzech śmiertelny, umiera dla Boga, stąd mówimy o śmierci duszy, chociaż raz stworzona żyje na wieki, choćby potępiona w piekle. O tym to życiu łaski uświęcającej mówi Chrystus Pan w swym przepięknym przyrównaniu, gdy mówi o winnicy i latorośli: jam jest winny krzew, wyście latorośle, kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten siła owocu przynosi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. W tych słowach Chrystusa Pana zawarta jest cała nauka o istocie łaski uświęcającej. Chrystus Pan jest winnym krzewem, myśmy latoroślami. Jak gałęź tak długo żyje, zieleni się, kwitnie i owoc przynosi, póki czerpie soki z pnia, a gdy z jakiegokolwiek powodu, powiedzmy skutkiem przecięcia kory, przestaje czerpać soki z pnia, umiera, schnie, czernieje i choć jeszcze wiatr nie strącił jej ku ziemi, już się nie zieleni, nie kwitnie i owoców nie wydaje, tak dusza ludzka tak długo żyje, póki z pnia, to jest Chrystusa, czerpie soki na życie nadprzyrodzone, to jest łaskę uświęcającą. Gdy grzech śmiertelny przetnie korę, to jest łączność duszy z Bogiem, dusza zamiera, czernieje, schnie, już się nie zieleni życiem nadprzyrodzonym, już nie kwitnie kwiatem cnót, już owoców dobrych uczynków na żywot wieczny rodzić nie może i chociaż trwa jeszcze przy pniu, to znaczy zewnętrznie jeszcze należy do Chrystusa i Kościoła Chrystusowego, już umarłą jest. Prędzej czy później, jak każda gałąź sucha zewnętrznie odpada od pnia, spróchnieje i zgnije w ziemi.
Wynika z tego jasno, że człowiek bez łaski uświęcającej, a więc w stanie grzechu śmiertelnego, nie może rodzić żadnych owoców na żywot wieczny, to znaczy nie może spełniać żadnych uczynków dobrych, które by były zasługą dla nieba. Każdy więc dzień życia przeżyty w stanie grzechu śmiertelnego, a więc bez łaski uświęcającej, to dzień stracony dla Boga, stracony dla nieba. A teraz policzmy te dni życia, któreśmy przeżyli bez łaski uświęcającej. Chodzisz do spowiedzi świętej raz na rok. Po spowiedzi świętej utrzymujesz się w stanie łaski uświęcającej krótki tylko czas, może tydzień, może miesiąc, a reszta czasu prawie cały rok zmarnowany, stracony bezpowrotnie. Wszystkie twoje uczynki dobre, jak modlitwy, nabożeństwa, posty i jałmużna, wszystkie wysiłki spełnione bez stanu łaski, jako zasługi dla nieba policzone ci nie będą. Narzekają często ludzie, że Bóg im nie błogosławi. Widzą to sami, że ich dobre uczynki w oczach Bożych jakoby nie były. Modlą się, a Bóg ich nie wysłuchuje. Mówią, że Bóg ich opuścił. Szukają przyczyny tego opuszczenia przez Boga w braku miłosierdzia Bożego, zamiast szukać przyczyny we własnej duszy. W świetle nauki o łasce uświęcającej rozumiesz, czemu to Pan Bóg nie wynagradza błogosławieństwem twych dobrych uczynków i czemu nie wysłuchuje twych modłów. Uczynki choćby najlepsze, modlitwa choćby najgorliwsza w stanie grzechu śmiertelnego, bez łaski uświęcającej, nie mają w oczach Bożych pewnego znaczenia. Przecież mówi Pan Jezus, jeśli o co prosić będziecie w Ojca imię w moje, da wam. Prosić w imię Chrystusa znaczy prosić w łączności z Chrystusem, a łączność nasza z Chrystusem przez łaskę uświęcającą. Kto chce kiedyś być złączony z Chrystusem w niebie, ten już tu na ziemi musi być złączony z Chrystusem przez łaskę uświęcającą. Teraz rozumiesz, że troska o stan łaski uświęcającej to największa troska człowieka na ziemi. Rozumiesz, że ani dnia nie powinieneś przeżyć w stanie grzechu śmiertelnego, jeśli nie chcesz, by dzień ten był stracony dla nieba. A jeśli zważysz, że gdyby śmierć nagła odwołała cię z tej ziemi, umierając bez łaski uświęcającej, poszedłbyś na wieczne potępienie. Zrozumiesz, czemu często powinieneś przystępować do sakramentu pokuty, który stan łaski przywraca, z Bogiem cię jedna, duszę uświęca i uzdalnia do zbierania zasług na żywot wieczny. Na Morzu Adriatyckim znajduje się pełno maleńkich wysepek, które tylko w ten czas są widzialne, gdy fala opada, gdy zaś fala się podnosi, one znikają. Martwe są, nic na nich nie rośnie. Żaden kwiatek tam nie kwitnie, żaden ptak nie zamieszka. O jak do nich podobne są te dusze, które raz po raz tylko wynurzają się z fal grzechowych, a za chwilę znowu zapadają w oceanie zepsucia i grzechów. Obraz dusz, które aczkolwiek częściej chodzą do spowiedzi świętej, po spowiedzi znowu wracają do swych grzesznych nałogów, znowu tracą łaskę uświęcającą. Dni łaski uświęcającej, jak te wysepki, rzadko tylko się ukazują. Stąd życie nadprzyrodzone w tych duszach się nie rozwija, żaden kwiat cnót nie zakwitnie, owoców nie przyniesie. Trwać w łasce uświęcającej to najważniejsze zadanie człowieka na ziemi, więc co dzień stawiać sobie powinieneś pytanie, czy jesteś w stanie łaski uświęcającej, a gdy łaska uświęcająca nie będzie w duszy twej objawem przemijającym, lecz stałym stanem duszy, wtenczas możesz być spokojny o swe zbawienie. Gdy człowiek na chrzcie święty odrodził się z wody i z Ducha Świętego, gdy po raz pierwszy otrzymał łaskę uświęcającą, wtedy kapłan mu kładzie na głowę biały czepek, który uznacza białą sukienkę i tak mówi do niego: weźmij tę szatę śnieżno-białą i noś ją niepokalaną po wszystkie dni życia twojego, póki jej nie złożysz u podnóża tronu pańskiego. Oto zadanie człowieka na ziemi, niepokalaną szatę łaski uświęcającej nosić przez wszystkie dni życia, póki jej nie odda Panu Bogu swemu. Łaska uświęcająca to piękność duszy, to życie duszy. Łaska uświęcająca to największy dar, największy skarb, jaki posiadamy na ziemi. Niczym wobec niej złoto i skarby tego świata. Bledną wobec niej blaski dostojeństw i zaszczytów tej ziemi. Kto łaskę uświęcającą ma w duszy, posiada największy skarb. Skarb prawdziwie królewski, bo już za życia nosi na skroń koronę przyszłego Królestwa Niebieskiego. W tym to zrozumieniu mówi Pan Jezus, że podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi szukającemu drogich pereł, a znalazłszy jedną drogą perłę, odszedł i sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Tą drogą perłą to łaska uświęcająca. Przez nią posiadamy Boga i niebo. Bez niej jesteśmy najbiedniejsi z biednych, bo odziani w szmaty grzechowe, głodni, nadzy, bezdomni. O niej to mówi mędrzec pański. I dałem jej pierwszeństwo nad królestwa i nad trony i bogactwa i uważałem za nic w porównaniu z nią. Ani do niej nie przyrównał drogiego kamienia, gdyż wszystko złoto do niej porównane jest odrobiną piasku i jako błoto będzie poczytane srebro przeciw niej. Nad zdrowie i piękności umiłowałem ją i postanowiłem mieć ją zamiast światłości, gdyż światło jej nigdy nie zgaśnie.
Niech więc łaska uświęcająca będzie i Tobie największym skarbem na ziemi. Bądź raczej gotów utracić wszystko, byleś ją zachował, walcz o nią co dnia, życia Twego ze światem zepsutym, z szatanem, własną pożądliwością, cierp choćby prześladowania, nawet śmierć, byle jej nie utracić, bo utrata łaski uświęcającej to utrata Boga i nieba. Kto zwycięży, mówi Pan Jezus, będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z ksiąg żywota i wyznam imię Jego przed Ojcem moim i przed aniołami Jego. I dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką ja też zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego. Amen.